Na szlaku dwutorowym jeden tor jest zamknięty. Jest on odpowiednio oznakowany i zabezpieczony. Na urządzeniach zabezpieczenia ruchu kolejowego założone są zamknięcia pomocnicze, a na łączach telefonicznych i pulpicie nastawczym odpowiednie tabliczki informacyjne. Końcówka okresu istnienia PRL zaznaczyła się kolejnymi podwyżkami cen zdecydowanej większości artykułów oraz rosnącym zadłużeniem kraju. Nie inaczej było w roku 1986, gdy w marcu w górę poszły ceny chleba czy cukru, w sierpniu mięsa, a ceny alkoholu podnoszono dwukrotnie, to jest na wiosnę i pod koniec lata, zaś oficjalna wysokość długu Polski wyniosła ponad 31 miliardów dolarów. Solidarność szykowała się do wyjścia z podziemia, co dokonało się pod koniec września. Lecz bezsprzecznie najgłośniejszym wydarzeniem roku była awaria reaktora numer 4 w czarnobylskiej elektrowni atomowej, w wyniku której bezpośrednio zginęło dwóch pracowników elektrowni, a w kolejnych miesiącach i latach choroba popromienna spowodowała śmierć 29 strażaków i pracowników. Natomiast z okolicy elektrowni, włącznie z miastem Pripiat, ewakuowano ponad 100 tysięcy mieszkańców. W dziedzinie transportu kolejowego w ciągu roku od katastrofy w Suszu, w której z powodu przyjęcia pociągu kwalifikowanego na tor zajęty zginęły 4 osoby, a 34 odniosło obrażenia, również wydarzyło się wiele. Z jednej strony wrocławski Pafawag rozpoczął budowę prototypu lokomotywy 104E, czyli pierwszej przedstawicielki przyszłej serii EP09. Z drugiej strony zamykanie kolejnych kolei wąskotorowych, jak na przykład Piotrkowskiej Kolei Dojazdowej, we wrześniu 1986 było zapowiedzią nadchodzących cięć na polskiej kolei. We wspomnianym okresie doszło również do co najmniej 5 wypadków kolejowych, z których wymienić należy wykolejenie wagonów towarowych pod Nowym Tomyślem z 20 maja, najechanie w Chorzewie-Siemkowicach z 6 sierpnia z jedną ofiarą śmiertelną oraz katastrofę w Łochowie z 14 września 1986, w wyniku której zginęło dwóch kolejarzy z obsługi jednego z pociągów. Następne zdarzenie wisiało w powietrzu i nie trzeba było na nie długo czekać. 2 godziny przed wschodem słońca na tor drugi stacji w Sątopach pod Nowym Tomyślem wjechał pociąg zdawczy TKL-206 zmierzający ze Zbąszynka do Opalenicy. Oficjalnie nie posiadał on nazwy, lecz wśród kolejarzy był żartobliwie zwany Teklą, zarówno od skrótu TKL, jak i od imienia złej i zdradliwej pajęczycy z niemiecko-japońskiej produkcji o pszczółce Mai. Licz się ze słowami i nie robij włóczęgo! Po uzgodnieniu przebiegu pracy na stacji, lokomotywa spalinowa ST44-330 zostawiła 11 wagonów na torze drugim, a następnie przejechała pod nastawnię wykonawczą i rozpoczęła manewry na sąsiednich torach w jej rejonie. Cała praca zajęła załodze Gagarina, jak w żargonie mówi się na serię ST44, maksymalnie pół godziny. I około 5.15 spalinowóz ponownie podłączył się do wagonów stojących na torze numer 2. Panowała wówczas mgła. Dokładnie o tej samej godzinie z Nowego Tomyśla odjechał pociąg ekspresowy 7702 Chrobry relacji Zielona Góra Warszawa Wschodnia, prowadzony elektrowozem EP0513 z lokomotywowni na warszawskiej Olszynce i mający na haku 5 pudeł, to jest wagonów, w których zajęte było około 27% miejsc. 4 minuty po opuszczeniu poprzedniej stacji pośredniej, maszynista ekspresu zobaczył sygnały zezwalające Chrobremu na jazdę zarówno na tarczach ostrzegawczych, jak i na semaforze wjazdowym stacji w Sątopach. Jednak tuż po wjeździe do Sątop z mgły wyłoniły się świetlne sygnały końca pociągu należące do jedynego składu, który wtedy znajdował się na stacji – TKL-206. Przy prędkości około 110 km na godzinę maszynista wdrożył hamowanie nagłe i razem z praktykantem jadącym na lokomotywie ewakuował się do maszynowni, gdzie obaj zdążyli położyć się na podłodze, zanim doszło do zderzenia.
Chrobry najechał na Teklę z prędkością 106 km na godzinę, rozbijając 5 wagonów towarowych pociągu zdawczego, przepychając jednocześnie skład do przodu o kilkadziesiąt metrów. Oprócz lokomotywy ekspresu wykoleiły się również jego wagony, a przemieszczająca się kupa stali zniszczyła nawierzchnię obu torów zasadniczych magistrali do Berlina. Przy poważnych zniszczeniach taboru i nawierzchni obu torów głównych linii kolejowej nr 3 można było mówić o prawdziwym szczęściu. Nikt nie zginął, a rannych zostało 7 osób, w tym załoga EP-05. W pierwszych minutach po wypadku ranny w nogę maszynista Chrobrego udał się do nastawni dysponującej, gdzie zastał dyżurnego ruchu sątopskiej stacji, próbującego zatuszować swoje działania. Na ten widok maszynista osobiście zawiadomił ekipy ratownicze oraz komisję kolejową, do czasu przybycia której zamknął nastawnię na klucz i pilnował, aby nikt, a zwłaszcza dyżurny ruchu, nie zmieniał stanu urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Gdy komisja z zachodniej dyrekcji okręgowej kolei państwowych mająca zbadać przyczynę katastrofy w Sątopach pojawiła się na miejscu, po usłyszeniu od maszynisty Chrobrego co działo się tuż po zaistnieniu zderzenia, od razu zainteresowała się obsługą stacji, to jest nie tylko samym dyżurnym ruchu, ale też i nastawniczą pełniącą wówczas służbę na nastawni wykonawczej, wysłuchując oczywiście również załogę Tekli. Przyczynę przyjęcia ekspresu na tor zajęty przez pociąg zdawczy ustalono bardzo szybko. Okazało się, że gdy Tekla zatrzymała się już na stacji, dyżurny nie powiedział nastawniczej, aby założyła zamknięcia pomocnicze, które najprościej mówiąc uniemożliwiały wydanie zgody na wjazd pociągu na tak zabezpieczony tor. Sam również ich nie założył na nastawni dysponującej. Oznaczało to prawie pełne powtórzenie przyczyny katastrofy susza sprzed roku, gdzie obsługa stacji, aczkolwiek w troszeczkę innym toku wydarzeń, również nie założyła zamknięć pomocniczych. Różnica polegała na tym, że w Sątopach dyżurny zwyczajnie zapomniał, że Tekla stała na torze drugim stacji. Pozostał jeszcze jeden wątek do wyjaśnienia. Otóż w 1986 roku Sątopy nie były, tak jak obecnie, przystankiem osobowym z dwoma peronami jednokrawędziowymi, tylko typową stacją pośrednią z torami dodatkowymi i rampą. Dlaczego zatem Tekla stała na torze głównym zasadniczym numer 2, a nie na torze typowo używanym do przyjmowania takich pociągów? Przyczyna leżała we wspomnianym wcześniej zdarzeniu, do którego doszło 20 maja właśnie na stacji w Sątopach. W wyniku zbiegnięcia kilku wagonów towarowych zniszczony został kozioł oporowy oraz 50 metrów nawierzchni na torze numer 4B, który prawdopodobnie był pierwszym na południe od toru numer 2. Uszkodzony fragment wyłączono z ruchu zgodnie z przepisami i nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że mijały kolejne tygodnie od zbiegnięcia wagonów, a zachodnia DOKP nie uczyniła nic, aby uszkodzony odcinek został w końcu naprawiony. Dodatkowo obsługa stacji podjęła wskutek tego incydentu decyzję, że tor 4B do czasu naprawy będzie uznawany za całkowicie wyłączony z ruchu, pomimo faktu, iż na długości 250 metrów tor ten był zdatny do eksploatacji. Przez to wszystkie składy mające w planie manewry w Sątopach zmuszone były do korzystania wyłącznie z torów głównych zasadniczych, a to powodowało przytykanie się magistrali berlińskiej i opóźnienia pociągów. W ten sposób ruch prowadzony był przez blisko pół roku. Do pełnych 6 miesięcy od zbiegnięcia zabrakło bowiem tylko 4 dni. Po katastrofie aresztowano dyżurnego ruchu z Sątop na wniosek prokuratora z Nowego Tomyśla. Ruch pociągów na linii kolejowej numer 3 przez miejsce katastrofy został przywrócony około 32 godziny po wypadku. Na tym niestety urywają się informacje prasowe. Elektrowóz EP0513, który prowadził feralnego poranka Chrobrego do Warszawy, z powodu uszkodzeń powstałych wskutek wypadku został zezłomowany, tak jak 5 wagonów towarowych TKL206 i jeden wagon ekspresu. Natomiast ST44-330 pracowała na PKP do 1993 roku, gdy według danych ilostanu pojazdów trakcyjnych została odstawiona w Dęblinie, a następnie zezłomowana 2 lata później. Sama stacja w Sątopach została w 1997 zmodernizowana razem z całą linią kolejową numer 3 i zdegradowana do roli przystanku osobowego. Katastrofa w Sątopach jest niestety kolejnym przykładem na to, że każda przyczyna wypadku kolejowego w Polsce prędzej czy później się powtórzy. W tym przypadku powtórzyły się przyczyny susza, jednak na szczęście nie aż tak tragicznie jak rok wcześniej.